Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest kolejny odcinek Ratchet & Clank Tools of Destruction. I w tym odcinku będziemy ratować Tolwyn. I nadal jest to okropne. Może nie. zawsze jakoś się odtentyguje. Okej, okay. Jest bardziej naturalnie, I guess, nie wiem w sumie. więc... Nie... Może tak. Jeszcze z tego... Nie wiem, czy... Jestem bardzo poplątany. Ostatnio miałem problem z kompem i wreszcie go naprawiłem, więc mogę wreszcie nagrywać. Nie trwało to długo, bo się zmęczyłem z nim jakieś dobre 4... 3 dni. 3-4 dni. Ale jest okej teraz. No i możemy wrócić do Ratcheta, co trochę mnie w sumie boli, że nie mam pewnego upgrade'a i w sumie nie wiem, czy czasem się nie wrócę po tej planecie na arenę, bo to jest bodajże na arenie się tylko da zdobyć, jeśli dobrze pamiętam. I w sumie to tyle. I jadymy do dekryptora. Nudna jest trochę dla mnie ta gierka. Znaczy, wiem, że dużo ludzi ją lubi i tak dalej, ale ja osobiście mam do niej takie zdanie, że przechodziłem już Tools of Destruction 5 milionów razy i już mi się znudziła. Ale nie jest zła. Swoją drogą też nie wiem, czy audio będzie poprawione względem poprzedniego odcinka. Niby zrobiłem testowe nagranie i wszystko dobrze teraz działało. Ale zrobiłem to też wtedy podczas tamtego nagrania, a raczej przed tamtym nagraniem, i nadal to wystąpiło, więc trudno powiedzieć. Nie wiem tak naprawdę, co się stanie. Mam nadzieję, że audio będzie normalne, bo inaczej będę musiał inaczej jakoś nagrywać audio, jeśli ma się tak psuć, bo mi się nie będzie chciało za każdym razem przepraszać, że no, to nie była moja wina, ale audio się spieprzyło, więc takie... Nie chce mi się. Dobra, to jest ciekawa planeta. Tak naprawdę, jakby to powiedzieć, włamujemy się do więzienia. O. Slim Cognito z klasycznej trilogii Ratcheta. Ace Hardlight. Fajne to są nawiązania do poprzednich części. Anyone caught smuggling Gromalnet contraband into the prison will be forced to listen to Grabthorian folk music for 10 cycles. Lubię nawet te sekcje grindowania. Bardzo się cieszę, że wracałem w Rift Apart, bo jeśli z tego co pamiętam, Reimagining nie miał chyba sekcji grindowania, co nie? A oczywiście... Nexus chyba miał, ale na przykład taki... ale na przykład taki 4 za jednego i Q-Force to w sumie miało takie króciutkie. Króciutkie albo w przypadku 4 za jednego po prostu gówniane. Ja to mogę zcheezować trochę? Chyba mogę w sumie. O nie. Dobra, co my tu mamy takiego... O, dobra, Alpha Disruptor mogę. Pyk. Ła. To troszeczkę bolało. Nie powiem, że nie. Dupcia troszeczkę zabolała. No przynajmniej teraz nikt nam nie będzie przeszkadzał. To jest ten mały bonusik. Dobra, szybciej. Gargle first! Aha, dopiero teraz, nie no, fajnie. Fajnie. O, proszę tutaj. Ten typu. Puś. Nic nam nie daje nowego, fajnego, więc wal się. Poza życiem, no. Życie jest fajne, nie powiem, że nie. Więc dziękuję ci za to. Tornado Launcher. No w sumie Tornado Launcher nie będę używał, bo ta broń jest tak trochę bezużyteczna, jak się nie ma
Sexisa. Ale no cóż. No w sumie... W sumie nawet bym to aktywował tylko po to, żeby się... No w sumie, jolo. Jolo, przynajmniej odcinek będzie ciekawy, jak zginę parę razy. Dobra, cyk. A. To bolało. W sumie coś jeszcze? No będę tak. Bo w sumie prawie wszystko już mam na po 5, więc whatever. No tylko ten alfa chociaż w sumie. Ten alfa Disruptor by się... Bo można było go troszeczkę zupgrade'ować, bo jednak na finałowego bossa no byłby potrzebny troszeczkę. Znaczy, potrzebny byłby troszeczkę. No to nie za bardzo jakoś, wiecie, by zmieniło ogólnie to wszystko, jak wyglądałby przebieg walki, ale zdecydowanie by, wiecie, tak troszeczkę dał, jakby to powiedzieć, więcej pola do manewru? O, może coś w tym stylu. Więc... W sumie Alpha Disruptor na tych przeciwników byłby trochę do dupy, więc sobie Predator Launchera. Gin! Gin, przypadnij, w gówno wpadnij! Kurde. Jak ja bardzo chcę remaster tych gier, kurde, no ale serio, w sumie przerywa ta part, to nie wiem, wydaje mi się, że byłoby to bardzo mądre, gdyby dali remaster Tales of Destruction. Znaczy, remaster, to of Destruction, po prostu remaster Sagi Future. Wydaje mi się, że to nawet mógłby być mądry pomysł. I klasyczny drugi, po prostu... Wiecie, no... Jak są użytkownicy, którzy grali tylko powiedzmy w reimagining i... W sumie tak nie wie... Jeśli powiedzmy Rift Apart jest sequelem do Nexusa, co nie? Fajnie by było jakby jednak ci, którzy grali tylko i wyłącznie w reimagining, mieliby okazję po prostu, wiecie, ogarnąć historię całą, że no takie główne rzeczy, no już nie mówię, żeby przeportowali całą serię Ratcheta do tam PS4 czy tam PS5, ale na przykład no właśnie takie przeportujmy właśnie te najważniejsze, powiedzmy, gierki, czyli właśnie Sagę Future, Sagę no klasyczną, trylogię, już nawet nie Gladiatora i takich innych rzeczy, po prostu to najważniejsze. Dużo się na tych robocikach XP, więc będę sobie je używał. Już Blade'y w sumie używam sam. Trzeba je zabierać. Bass Blade'y są całkiem spoko, bo właśnie tak rikoszatują i cały czas dają jakiś damage. Na levelu 5... No mówię, one nie są jakieś silne, ale po prostu przez ilość ich... to jest bardziej właśnie takie... jakby to powiedzieć, że są bardziej... nie wiem, jak to po prostu powiedzieć. One swoim małym damage'em po prostu nadrabiają tym, że jest ich po prostu strasznie dużo. I o Jezu. No bo to jest niby tylko po złotą śrubkę, ale... Whatever. Nie. Jak mogę, to zbieram. Cabi. A niech stracę. Cyk. Cyk. A, pfff. Okej, dobra. Okej. Okej. Nie ogarnąłem. Zdarza się. Cyk. Teraz muszę zrobić tak. Tak.
Lubię, jak są one bardziej skomplikowane, bo to... może nie to, że trzeba trochę bardziej myśleć, ale po prostu trzeba się bardziej starać. A nie, że tak, że wiecie, no normalnie jest jedno, max dwa te przełączniki, więc to jest fajne, jak dadzą ich troszkę więcej. Właśnie mówię, trzeba się trochę postarać wtedy, a nie, że no po prostu... This is a reminder that the Omniburst laser defense grid will experience downtime while we perform scheduled maintenance. Okay. Jakby właśnie... Jak jest ich mało, to po prostu człowiek, no tam dwa, trzy... przełączy i już po prostu, już jest gotowa minigiereczka zrobiona, a jak się jednak jak jednak jest ich więcej, to trzeba właśnie pokombinować troszeczkę i to mi się podoba. Przepraszam, że się plączę dzisiaj, nie mam w sumie na to żadnego wyjaśnienia, po prostu się plączę i tyle, jestem plątacz. Okej. Cyk. Teraz tu cyk. Nie wiem, jak zrobić to bardziej interesującego, bo jest nudna jak cholera mi nie. Co, nie wiem, jaka by była taka moja ulubiona. Taka właśnie minigierka do przejścia. Powiedziałbym, że chyba Clank, bo to się tak zalicza troszeczkę. A inne, nie wiem. Kurde. Teraz przelatujemy sobie. To jest tego pod... No, autoscroller, ale no wiadomo. Cyk, cyk, cyk. Cyk. Tak, done, jademy, kurde. Już lecimy, kurde! Bardzo dobrze! Bardzo dobrze! Kurde! Bardzo się starałeś i dotarłeś. O Jezu! Naprawdę, ja tu się staram, uwierzcie mi. O, moje PS3 podskoczyło właśnie. Ostatnio przeczyściłem moje PS4 i ono jest takie cichutkie. I dotarło to do mnie, że w takim wypadku... Masakrycznie moje PS3 potrzebuje tego, bo moje PS3 nie było czyszczone odkąd je kupiłem, raczej odkąd mi je kupiono, więc po prostu jak je wyczyszczę wreszcie, to ono będzie, mam nadzieję przynajmniej, że będzie masakrycznie cichutkie, bo inaczej to trochę lipa będzie. Taki trochę, wiecie, skam w tym momencie. Dobra, co ja bym mógł... w sumie jest Shock Ravager. Jakie w ogóle to jest z Shock Ravagerem? Bo ja go chyba w ogóle nawet nie używam. A nie, level 4 to jest, no. O, proszę. Jakaś fajna... Negotiator. To jest spoko broń. Którą fajnie by było kupić, tylko jakbym miał więcej pieniędzy, to by było fajnie ją kupić, tak. To mogę wtedy powiedzieć, że na pewno bym mógł ją wtedy kupić. To by się przydało za wiele. Jezu, jakie to wszystko drogie! Nie wiem w sumie, co bym mógł zabiedzić teraz. Teoretycznie Alpha Disruptor by się przydało. O, nie wiem. W sumie ja chcę, żeby on był jak najwięcej damage'a robił. Bo to znaczy, że będę zużywał mniej amunicji. Mniej, wiej. Pixel, Jezu, nie pij tyle następnym razem, bo plączysz się. Dobra, teraz cyk. Cyk. To nie już to mówiłem na lespowie, ale jak byłem mało, to myślałem, że to jest kasztan. To, co tutaj jest. I tak się po prostu światło odbija od tego, że wygląda to dla mnie przynajmniej, jak to było. Jakby to było takie trochę bardziej brązowate. Teraz cyk. Kawałka z czasem. Teraz jadymy, lecimy, kurde. I uwolnimy właśnie Talwin. Wow, a jailbreak.
You sure know how to impress a girl. Are you kidding? We used to do this all the time back on Kerwan. We did? Wait, how did you even know we were here? Never mind. Come on, we have to free Krunk and Zephyr. No jakbyś to niby wyjaśnił, że no Clank widział magiczne istoty i w sumie to tyle. Stąd wiedzieliśmy, że tu jesteście. Rozpierdziel robimy! Byłby ten V5 dostać, kurde. Dobra, pójdę sobie po ammo. To nie jest speedrun, więc nie muszę nawet... Dobra, pójdę sobie po ammo, nie muszę się tutaj srać. O nic, dobra. Już tutaj, kurczę blady. Teraz tu będą spadać przeciwnicy, to jest kolejny taki autoscroll. Uwielbiam w ogóle, jak Talun nie ma cienia. Po prostu tylko jak się do niej zbliżymy, to ma cienia, tak to po prostu... Nic. Aha. Ja się tak tylko czasem pojawia ten cień, tak nie rozumiem trochę za bardzo tego. Zaraz będzie po 5, kurde. Tak. Stop them. Rozumiem, ja wszystko rozumiem. Ała. Auć. Easy, kurde. Dzięki. We need to split up. I'll head to the holding chamber to free my friends. We'll radio you when we're clear. Spoko. Nara. Yo. Dobra. O, tu też daje nawet sporo. Expa. Spoko. Ty zostaniesz na nas Warmera, Minary. Ała. Don't do this. No nie. Oh, come on. Come on. Dobra, to prawdopodobnie będzie ciebie i wycięte, bo to jest... Oh my god, to powtarzać to będzie masakra. Dobra, więc zebraliśmy. Zupgradowaliśmy wreszcie Buzz Blade'y do levelu 5. Okej. Poproszę, jak najwięcej ammo do wszystkiego. Doomblade to jest teraz, kurde. No niech z Doom. Może coś tu jest fajnego? Nie wiem, pamiętam jakby coś tu kiedyś było fajnego. Ale... nie, jednak mi się paliło. No cóż, zdarza się. Więc ja sobie tu dam nanoswarmery. One mi się prawdopodobnie zabiegują w Trimiga. Okej. Jolo. No dawajcie, no choć raz, no kurde, no. Dobrze, kurde. To będzie świetna broń. Jak się ją zupgraduje dostatecznie, to będzie po prostu mega. I... a, Co mi tam, kurde? Prezent. Ja znam te prezenty. Myślicie, że ja taki głupi jestem, co? Myślicie, że ja głupi jestem, prawda? Na tyle prezent dam się na... Wiesz co, to już jest po prostu obrażające w tym momencie. To jest już po prostu obrażające moją osobę. Fucking shit. Dobra, koniec.
Koniec, kurde, przyjemniaczka. Koniec pana przyjemniaczka. Skończyło się, kurde. Pierdzielenie. Nie. Renford L. Please report to torture chamber 7. We have a present for you. Ała. Dobra. Teraz mi nic nie zrobić po prostu. Teraz mi dosłownie nic nie zrobicie, mam nadzieję. bo będę gryzł piach wtedy. Okej. Okay. Ała. Autentycznie mnie bolało. Okej, teraz się boję. Ups. O. Wiem, co zrobię. To będzie genialne. To będzie IQ 500 po prostu ruch. Ha. Ha! Dobra, teraz co mam zrobić? Dobra, tu trzeba strategię już po prostu machać. Nie będę ryzykował wracanie tam po raz czwarty. Bo mi się nie chce. Dobra. No i jeszcze exp upgrade. No kurde, czego to więcej by człowiek miał chcieć? Ja tam przyszedłem, co nie? Dobra, tu pójdę. Tu jest troszeczkę więcej rzeczy. Ammo przynajmniej sobie zgarnę. A jak dobrze wszyscy wiemy, ammo jest zawsze przydatne. To trzeba niby było zrobić wcześniej, ale hehe, zapomniałem. Ale co tam? Każdy przecież zawsze czegoś zapomina.